Witajcie w kolejnym odcinku Dacosta TV. Dzisiaj opowiem, jak skomponować swój własny spalacz tłuszczu. Sklepowe wersje spalaczy tłuszczu mają to do siebie, że działają różnie na różnych ludzi, szczególnie te zawierające stymulanty. Ja jednak opowiem, jak dodając pewne komponenty do diety lub po prostu zwiększając ich spożycie, możemy nasilić spalanie tłuszczu. Pamiętajcie, że zarówno przy sklepowych odpowiednikach, jak i przy własnej kompozycji konieczne jest zachowanie deficytu kalorycznego. Inaczej to wszystko nie ma sensu. Okej, zaczynamy. Zielona herbata poprzez zawartość substancji nazwanej ECCG chroni przed rozpadem noradrenalinę, która to utrzymuje nasz metabolizm w ruchu. Ostre przyprawy, takie jak pieprz czarny czy ostra papryka, zawierają kapsaicynę, które poprzez zwiększenie wytwarzania ciepła przyspiesza nasz metabolizm. Synergicznie z kapsaicyną działa kofeina, która również przyspiesza nasz metabolizm oraz zapewnia zastrzyk energii, co jest szczególnie ważne, gdy trenujemy z deficytem kalorycznym. Grejpfrut. Według badań już połówka grejpfruta do każdego posiłku pomaga obniżyć poziom insuliny we krwi. Imbir zmniejsza nasz apetyt oraz również przyspiesza nasz metabolizm. Oprócz tego pomaga również w trawieniu. Żeńszeń. Poprzez zawartość substancji nazwanych ginsenozydami zwiększa dotlenienie naszego organizmu, co skutkuje zwiększeniem witalności oraz działa wybitnie przeciwutleniająco, co również ma swój skutek w przyspieszeniu metabolizmu oraz w podniesieniu poziomu testosteronu. Wapń aktywuje witaminę D3, która nasila pozyskiwanie energii z komórek tłuszczowych. CLA, czyli sprzężony kwas linolowy, hamuje enzym nazwany lipazą, który odpowiada za wchłanianie tłuszczu do naszego organizmu. Omega 3 reguluje poziom cukru we krwi oraz także nasila użytkowanie komórek tłuszczowych jako energii dla naszego organizmu. No i podobnie znana nam L-karnityna, która również transportuje komórki tłuszczowe wprost do mitochondrii, które są tak czymś w stylu pieców energetycznych naszych komórek. Karnitynie pomaga działać witamina C, która uaktywnia ją w organizmie oraz sama w sobie działa antyoksydacyjnie. Pozwala też utrzymać kortyzol na niskim poziomie. Oprócz tego do naszej diety możemy dodać witaminę D, która zwiększa poziom testosteronu, który to ma wymierny wpływ na obniżenie poziomu tkanki tłuszczowej. To wszystko, co miałem Wam do przekazania. Widzimy się następnym razem. Powodzenia, cześć!